Moi drodzy, tak sobie siedzę i dostałem komentarz. Pozwolę go sobie zacytować. Murek 9211. Kolejny oczywiście troll. A Sony też zwolniło 250 osób i jako... oczywiście 250 osób XD. I jakoś nie komentujesz. Czy skomentujesz, że Sony też podąża tą samą stroną? Japońska gazeta Minshimi poinformowała, że Sony zwolni 250 pracowników z Centrum Technologicznego w Sendai, które zajmuje się produkcją nagrywanych nośników danych takich jak CD, DVD, BDR i innych. Jednak produkcja komercyjnych płyt Blu-ray, podkreślam, komercyjnych płyt Blu-ray, będzie kontynuowana w zakładzie Sony Digital Audio Disc Corporation, czyli będą dalej tłoczyć płyty Blu-ray komercyjnie, gry i filmy, a zwalniają 250 pracowników, którzy tłoczyli CD-erki, DVD, BDR-y po to, żeby można było na nich nagrywać w zastosowaniu domowym. Czy tutaj coś więcej trzeba komentować? No chyba nie. Dzięki.